Okej, 3, 2, 1, jedziemy. Dobry, dobry wieczór, halo. Jesteśmy w Chinatown. Pokażę wam dzisiaj troszeczkę Chinatown, pojeździmy sobie może po Chinatown. I... o proszę, już jest jedna rzecz. Nigdy nie mogę tego powiedzieć. Salem Crane. Royal Theater. Kiedyś to było kino, dawno temu, w 1933 chyba otworzyli to kino. Teraz już filmy w tym nie grają, ale są tutaj występy tradycyjnego tajskiego tańca. Bilet kosztuje chyba 500 batów. Jak ktoś lubi tajski taniec tradycyjny, to proszę, tu jest stacja metra Samyot. Jak ktoś lubi taniec tradycyjny, to tajski, to można to miejsce sobie obczaić. A my jedziemy do... może Jaowarat. Jaowarat, w ogóle Chinatown, tak? Inna nazwa na Chinatown to jest Jaowarat. Jaowarat to jest taka główna ulica tutaj w Chinatown. Najbardziej taka busy ulica. Dużo tam jest jedzenia. Dużo ludzi, dużo się dzieje, marketów i tak dalej. Można sobie tam pospacerować i pooglądać Chinatown. Jeśli idzie o mniejszość, to jest największa mniejszość, jak to się mówi, minority. Jeśli idzie o mniejszość taką nieedytowane filmiki. Minorities to chińska taka mniejszość jest w Tajlandii, chyba największą mniejszością chińską na świecie. Nie wiem, czy to zdanie ma sens. Jak ktoś to zrozumiał, to gratuluję. Proszę, tu jest Wat Mangkor, bardzo popularna świątynia chińska. Kilka jest tutaj takich świątyni chińskich, które przyspieszyć gadanie, bo zbliżamy się do stacji metra Wat Mangkor. Stacja metra. Także można sobie tutaj przyjechać, wysiąść na tej stacji i można sobie przejść na drugą stronę ulicy i w tamtą stronę tam jest Wat Mangkor. Bardzo ładna. Taka mieszanka trochę tajskiego i chińskiego stylu. A my jedziemy dalej. Zaraz kręcimy tutaj w prawo i sobie wjedziemy na Jaowarat Street. Zapraszam, dziękuję, zapraszam. Tuk-tuk poluje. Poluje na ludzi. Okej. Jak byliśmy tutaj w chiński Nowy Rok, to ta ulica cała była zapakowana ludźmi. Tydzień temu. Jak był taki chyba drugi dzień Nowego Roku chińskiego. No i proszę, właśnie takie jedzonko. Raz, dwa, trzy. Koleżanka może coś złapie. Sukania, grab it. Sorry. Rybki jedzą też. Każdy ma coś do jedzenia. No, słynie Chinatown z jedzenia. Nie wiem, czy już wspomniałem, czy nie. Są takie pierożki tutaj, dumplings
chińskie. Tutaj proszę mango po lewej stronie. Shark fin. Makaron, takie noodles. Bardzo dużo różnorodnych noodles jest. Dużo takiego egzotycznego jedzenia, jakieś tam skorpiony, krokodyle i inne rzeczy. A my wjeżdżamy na Yellow Red Road. To jest właśnie ta główna ulica w Chinatown. W nocy, dlatego lubię tutaj przyjeżdżać wieczorami lub nocą. Bo fajne są te światła, przynajmniej mi się podobają. W dzień też to ładnie wygląda, ale nocą mi się wydaje, że wygląda lepiej. Właśnie po prawej, po lewej są stragany z jedzeniem. Hop. Nie jest jakaś super duża ta ulica, to znaczy długa. Można ją przejść w kilkanaście minut. No może nie w kilkanaście minut, tak na spokojnie to troszkę więcej, ale nie jest ta ulica za długa. Sklepy ze złotem są w Chinatown popularne. Chinatown słynie ze sprzedawania złota. Czy ze sklepów ze złotem. Pewnie rozpoznajecie to z tego, z intro. Gadam, jakby ktoś to intro oglądał. Okej, jedziemy. Proszę, po tajsku tak. A przecież to nie, to ja wie, znowu tam Angkor świątynia. O, ten pan to już przynajmniej po pasach. Mangkong, sorry, zawsze mówię Angkor, jakoś mi się tak skręciło i tak mi zostało, to jest Mangkong. Czerwone światło, to znaczy stój. Okej, kochani, a teraz jedziemy na Wat Chai Mit. To jest taka świątynia, gdzie znajduje się posąg, gdzie znajduje się tam posąg, excuse me, znajduje się tam posąg, jeszcze raz to powiem, znajduje się tam posąg złotego, znaczy posąg Buddy zrobiony ze złota. Waży 5,5 tony. Może tutaj szocik do... Nie. Aż jest 5,5 tony i jest to jedna z takich bardziej popularnych świątyń też w Bangkoku. A na pewno w Chinatown. Bo w Bangkoku to są bardziej popularne, ale w Chinatown to jest może i najbardziej popularna. I
ta łatwa emisji już ją tutaj widać. Nie wiem, czy ją widzicie, może nie. Zaraz, może jak zaparkuję z drugiej strony. O, tu jest, okej. Będzie lepiej. Tu jest wejście do tej łatwa emisji i tu jest właśnie ten złoty Buddha sobie siedzi. Znajduje się raczej. A po lewej, czyli po przeciwległej stronie do lewej, czyli po prawej, jest Chinatown Gate. Jest taka bardzo popularna brama. Brama, taki łuk. Łuk, taka brama. Takie coś. I to coś wybudowano, czy tam otworzono w 99. I to jest taki, powiedzmy, wjazd do Chinatown. Tutaj, tak to wygląda. Ludzie sobie tutaj przychodzą zdjęcia robić i patrzeć się na to. Tuk-tuki polują na ludzi. Chinese New Year. Dobra, zawiniemy na tu miała raz jeszcze raz. I to będzie tyle. Z tego Chinatown, żeby nie zanudzać was tym. W dzień też tutaj można przyjść. Może kiedyś przyjadę w dzień rano, to wam pokażę takie rzeczy, które są teraz pozamykane. A my z powrotem jesteśmy na Yao. Okej, i koniec tej ulicy. To co, moi drodzy? Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Pa!